Morawiecki i Obajtek razem właśnie i wespół strzygą Polaków, a strzygą ich na cenach paliw, bo wiemy, że 31 grudnia ceny paliw spadły średnio w hurcie o 12%, bo przygotowano się na to, że już od nowego roku wzrosną ceny paliw o 18 punktów procentowych VAT-u i widzimy, że na stacjach niewiele się zmieniło, co oznacza bardzo konkretną rzecz, że przez wiele poprzednich miesięcy te ceny paliw realnie mogły być znacznie niższe, ale PiS wolał strzyc Polaków, golić ich na kasę i napełniać budżet właśnie Orlenu i rządowy.